Mamy takie równanie kwadratowe, x kwadrat minus 2x minus 8 równe 0. No i naszym celem jest rozwiązanie tego równania. Więc to akurat równanie, które ma takie proste współczynniki, można by spróbować rozwiązać metodą rozkładu lewej strony na czynniki. I to w tym przypadku dosyć byłoby łatwe, ale my rozwiążemy to równanie metodą ogólną, dlatego że metoda rozkładu na czynniki no nie jest metodą uniwersalną. Właściwie to jest taka metoda, która pracuje tylko dla szczególnie prostych równań. Natomiast my rozwiążemy to metodą dopełnienia do kwadratu. Ta metoda jest uniwersalna, pracuje dla każdego równania kwadratowego i w gruncie rzeczy ona to prowadzi do wzorów na pierwiastki równania kwadratowego. A polega ona na tym, aby lewą stronę równania zapisać w pewnej szczególnej postaci, a mianowicie w postaci takiej x plus jakieś a do kwadratu, no i plus jakieś tam b. No dlatego, że jeżeli potrafimy zapisać lewą stronę w tej postaci, to potrafimy rozwiązać takie równanie. No przerzucamy b na drugą stronę, tam wyciągamy pierwiastek, no za chwilę zobaczymy, jak to się robi. No to tak, więc jak to równanie doprowadzić do takiej postaci? No to pomnóżmy to, podnieśmy tę sumę do kwadratu, to co dostaniemy? Dostaniemy tak, x kwadrat plus 2ax plus a kwadrat. No i tu jeszcze mamy ten człon plus b. Tak, czyli chcemy naszą lewą stronę równania zapisać w takiej postaci. No a co mamy po lewej stronie? No to zobaczmy. Mamy x kwadrat, no dobrze, czyli mamy x kwadrat tu i mamy x kwadrat tu. Potem mamy minus 2x. Otóż, no dobrze, a tu mamy 2ax. Aha, czyli tak będzie, czyli będziemy mieli to 2, czyli 2a to musi być równe minus 2. Czyli minus 2 musi być równe, no właśnie, 2a. No to znaczy a musi być równe minus 1. A skoro a jest równe minus 1, no dobrze, to wtedy tu będzie nam się zgadzało. No i tu mamy plus a kwadrat. No dobrze, to a kwadrat musimy dodać 1. Musimy dodać a kwadrat, czyli mamy 1. No po tej stronie tutaj mieliśmy minus 8. No dobrze, ale to nie możemy tak po prostu dodać 1 do naszego równania, no bo nam się zmieni lewa strona, a my nie chcemy zmienić lewej strony, tylko mieć, żeby jej wartość była taka sama, tylko troszkę inaczej zapisana. No to musimy to 1 odjąć z powrotem. No i mamy zapisaną naszą lewą stronę w tej formie. I teraz rozpoznajemy tutaj w tym kawałku właśnie taki kwadrat sumy, czyli x plus a, no ale nasze a jest minus 1, czyli to jest x minus 1 do kwadratu. No i tu mamy minus 8 minus 1, czyli minus 9 jest równe 0. O, dostaliśmy takie równanie właśnie w takiej postaci. No to jak będziemy je rozwiązywać? No więc przenieśmy 9 na drugą stronę, to znaczy do obu stron równania dodajemy 9, prawda, plus 9. No i dostajemy równanie x minus 1 do kwadratu jest równe 9. No to jakie rozwiązanie ma takie równanie? No ono mówi, że kwadrat pewnej liczby jest równe 9, czyli sama ta liczba, tą liczbą jest x minus 1, no to sama ta liczba to jest 3 lub minus 3, prawda? Bo zarówno 3, jak i minus 3 podniesione do kwadratu dają nam 9. Czyli mamy x minus 1 równa się 3 lub drugie rozwiązanie będzie x minus 1 równa się minus 3. No to tutaj co? Dodajemy do obu stron jedynkę i dostajemy x jest równe 4 lub no x jest równe minus 3 plus 1, czyli minus 2. Prawda? Zatem nasze rozwiązanie ma, nasze równanie ma dwa rozwiązania, x równe 4 lub x równe minus 2. Tak, no to może jeszcze sprawdźmy, tutaj dobrze jest sprawdzać te rozwiązania, czyli tak, 4 do kwadratu minus 2 razy 4 minus 8, czyli to jest 16 minus 8 minus 8, to jest 0. To się zgadza, a tutaj mamy minus 2 do kwadratu minus 2 razy minus 2 minus 8, czyli to jest tak 4 plus 4 minus 8 i to jest też 0, też się zgadza. No dobrze, jak teraz wygląda rozkład na czynniki takiego lewej strony? Ono wygląda tak, x
minus 4, prawda? Znajomość pierwiastków pozwala nam rozłożyć trójmian na czynniki, mianowicie x minus 4 razy x plus 2. No więc moglibyśmy zgadnąć właściwie te pierwiastki tutaj jakoś tam sobie patrząc na to równanie i kombinując troszkę, ale ta metoda rozkładu na czynniki no nie jest metodą uniwersalną, natomiast metoda dopełnienia do kwadratu jest metodą uniwersalną, która pracuje dla każdego równania kwadratowego.